Witajcie, w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak pozornie prosty, dobrze zapowiadający się projekt przerodził się w długą walkę z wiatrakami, podczas której nie obyło się bez fajerwerków. Popełniłem szereg błędów, których wy możecie uniknąć, oglądając ten materiał. Historia projektu zaczęła się już kilka miesięcy temu, kiedy to rozpocząłem budowę całkiem skomplikowanego układu. Chciałem zbudować zasilacz laboratoryjny sterowany cyfrowo, trzy kanały, całkiem szeroki zakres napięć i przyzwoita wydajność prądowa. W miarę zagłębiania się w temat, powoli docierało do mnie, że nie będzie to wcale takie proste. Już sekcja wejściowa preregulacji napięcia sprawiała spore problemy. Udało mi się w końcu osiągnąć sukces, ale trwało to naprawdę długo i poskutkowało sporą ilością spalonych półprzewodników. Uznałem, że bez wstępnego przygotowania nie ma co dalej się w to pakować. Podjąłem bardzo dobrą decyzję, co pokażę Wam dzisiejszy materiał. W ramach przygotowania do budowy tego większego zasilacza postanowiłem zbudować mniejszy. Zazwyczaj zajmuję się cyfrówką, która jest nieporównywalnie prostsza od analogówki. W cyfrówce wszystko działa jak trzeba i dosyć szybko osiągam swój cel. Nie trzeba się martwić poziomami napięć, stabilnością sprzężeń zwrotnych oraz wydzielaniem dużych mocy. Można tworzyć cuda na kiju. Analogówka, natomiast to w moim odczuciu inna bajka. Gdyby mój przeciętny projekt analogówki był filmem, wyglądałby tak. Dlatego już spodziewałem się, że z projektem mniejszego zasilacza także łatwo nie będzie. Plan był następujący. Mam kilka starych płyt głównych, na których siedzą całkiem niezawodne przetwornice. Więc spróbujemy układ przetwornicy przełożyć na własną płytkę i dodać cyfrowe sterowanie, żeby żądaną wartość napięcia dało się ustawić z klawiatury albo z enkodera. Nie mam praktycznie żadnych nagrań z walki z tym układem, i większość zdarzeń będę musiał zrekonstruować. Nagrania będą miały charakter poglądowy, i nie zdziwcie się, jak będą trochę naciągane. Przyjrzyjmy się teraz projektowi mniejszego zasilacza i zobaczmy, co poszło nie tak. Na początku wszystko było zgodne z planem: wylut potrzebnych elementów, schemat, projekt płytki i jej wytrawienie. Płytka wyszła po prostu dobrze, teraz wystarczyło ją polutować oraz przetestować. Zasilacz był dwukanałowy. Po podłączeniu zasilania pierwszy kanał wstał, natomiast drugi był martwy. Więc trzeba było zacząć reanimację trupa. Wokół układu mamy dwie symetryczne sekcje, z których każdy odpowiada za swój kanał. Szybko zauważyłem, że w jednej mamy prawidłowe napięcia, a w drugiej te napięcia są wyzerowane. Pomiar z teleskopem wykazał, że pojawiają się one na bardzo krótką chwilę, a potem zanikają, tak jakby układ wyłączał jakieś zabezpieczenie. Tyle, że wyjście było nieobciążone i nie było zwarte, więc co tutaj było nie tak? Po długich godzinach bezskutecznych pomiarów w końcu znalazłem przyczynę. Rzuciło mi się w oczy jedno miejsce na płytce, w którym brakowało zworki. Więc zworkę w lutowami będąc święcie przekonanym, że to już koniec problemów, podłączyłem układ. Teraz ruszyły obydwa kanały, ale ten, który wcześniej był martwy, już pod niewielkim obciążeniem się wyłączał. Dodatkowo nie byłem w stanie zmierzyć tych napięć, które wcześniej były zerowe. Przytknięcie sondy do ścieżki powodowało natychmiastowe wyłączenie przetwornicy. Z powrotem wróciłem do pomiarów foscyloskopem i zobaczyłem jakieś syfne przebiegi. Wyglądały one na jakieś nierealne, w miejscu gdzie nie mogły płynąć duże prądy. Mieliśmy bardzo szybkie zmiany napięcia na kondensatorze. Kiedy zobaczyłem, że nawet przy pomiarze sondą przywartą do masy mamy jakieś szpilki, domyślałem się, w czym jest problem. Prowadzenie masy potraktowałem trochę po macuszemu, tak jak w cyfrówce. W związku z czym jakieś wybitne ono nie było. I właśnie przez to na masie indukowały się jakieś zakłócenia spowodowane pracą przetwornicy. Mieliśmy tam różne szpilki i zabezpieczenia głupiały. Postarałem się możliwie poskracać ścieżki masy i je pogrubić. W kikadzie zaznaczyłem to fioletowymi ścieżkami, a w rzeczywistości wyglądało to tak. Układ wystartował bezproblemowo, dało się zmierzyć wcześniej niemierzalne napięcia, i każdy kanał był w stanie wpompować w obciążenie 4A. To o czym tutaj powiedziałem w niecałe dwie minuty, w rzeczywistości zajęło dwa dni. No i wydawać by się mogło, że po tych dwóch dniach układ jest w końcu w pełni sprawny. Ale żeby nie zakończyć filmu w cztery minuty, znalazły się kolejne problemy. Pierwszy z nich dotyczył źródła napięcia odniesienia na TL431. Zamiast 2,495V dawało ono niecałe 2,4V. W dodatku to napięcie zmieniało się przy niedużych zmianach obciążenia. A powinno być stałe. W nocie katalogowej, użyta tutaj konfiguracja układu, widnieje na pierwszej stronie. Nie ma w niej jedynie kondensatora wygładzającego. Zmiana pojemności powodowała zmianę częstotliwości, na której układ oscylował. Wygląda to tak, jakby winowajcą był kondensator. Po jego usunięciu oscylacje zniknęły, a napięcie wróciło do normy. Problem w tym, że jest to napięcie odniesienia dla części cyfrowej i trzeba je jakoś wygładzić. A już nawet kondensator 10 nF powoduje oscylację. Podłączenie kondensatora przez rezystor niweluje problem, ale wtedy napięcie na kondensatorze będzie spadać wraz ze wzrostem obciążenia. Uznałem, że będzie się o to martwił przyszły ja i zostawiłem układ bez kondensatora. Uznałem, że część analogowa w końcu jest gotowa, ale szybko zmieniłem zdanie. Wystarczyło, że zobaczyłem, jak zmienia się napięcie wyjściowe przy liniowej zmianie nastawy cyfrowego potencjometru. Na początku rośnie bardzo powoli, regulacja jest bardzo dokładna. A później bardzo gwałtownie wystrzeliwuje w górę i równie szybko spada przy skręcaniu potencjometrów w dół. Przy maksymalnym napięciu krok nastawy to 300 mV. Mamy 5 V, a potem od razu 5,3. Uznałem, że tak być nie może. Sprawdziłem na oscyloskopie, jak dokładnie ta charakterystyka wygląda. I zamiast prawilnej funkcji liniowej, mamy tu jakąś brzydką hyperbolę. Weekend zszedł na przeliczaniu różnych funkcji i dążeniu do uzyskania liniowej. Po zapisaniu kilku stron na 4 mogłem podziwiać końcowy efekt rozkminy. Dostaliśmy trzy funkcje parametryzowane wartością rezystora R2. Rezystor ten na trzy różne sposoby podłączaliśmy do cyfrowego potencjometru. Każdy taki układ przeliczyłem i wyznaczyłem wzór na R1 i R3 w zależności od R2. Potem wrzuciłem to w kalkulator graficzny i patrzyłem jak zachowują się funkcje przy zmianie wartości R2. Okazało się, że w zielonym układzie sprawa się jedynie pogarsza, w czerwonym absolutnie nic się nie zmienia. Natomiast w układzie fioletowym dla pewnej wartości R2 uzyskujemy idealną liniową funkcję. Dzieje się to dla wartości R2 równej 0, czyli wtedy, kiedy zewrzemy dwa wyprowadzenia potencjometru ze sobą. Tak też zrobiłem. Przeliczyłem ponownie układ i przeszedłem do testów. Na początku napięcie bardzo ładnie liniowo szło w górę, aż nagle skoczyło bardzo gwałtownie i chwilę później usłyszałem... Układ na chwilę stanął w płomieniach, a po szybkiej akcji gaśniczej winowajcą okazał się kondensator tantalowy. Nie wytrzymał przyłożonego mu napięcia. Pytanie tylko, dlaczego takie napięcie tam się pojawiło? Przyjrzyjmy się bliżej sekcji układu wokół potencjometru cyfrowego. Mamy tam diodę szotkiego, która chroni potencjometr przed zbyt wysokim napięciem wejściowym. W nocie jest wyraźnie napisane, że to napięcie nie powinno być wiele wyższe od napięcia zasilania. I w razie, jakby coś się stało, prąd popłynie przez diodę chroniąc potencjometr. W układzie przed modyfikacją nawet przy maksymalnym napięciu wyjściowym dioda nie przewodziła. Natomiast po linearyzacji charakterystyki wartość górnego rezystora została mocno zmniejszona. W okolicy górnego zakresu napięcia dioda zaczynała przewodzić i zbijała napięcie idące do sprzężenia zwrotnego, w związku z czym napięcie wyjściowe trzeba było mocno podbić, żeby zwiększyć spadek napięcia na diodzie i z powrotem uzyskać te 90 V na sprzężeniu zwrotnym. Doszedłem do wniosku, że nie da rady utrzymać poprzedniego zakresu napięć wyjściowych i delikatnie go zawęziłem. Teraz mamy regulację od 1,2 do 5,25 V. Mimo to, dioda dalej była na granicy przewodzenia i w razie delikatnego spadku napięcia z regulatora 5V mielibyśmy powtórkę z rozrywki. Tak, podczas palenia się układ dalej działał. Panie pośle, co pan zrobił? Uznałem, że najbezpieczniej będzie tę diodę z układu usunąć. Teraz zależność napięcia wyjściowego od nastawy potencjometru nareszcie było ładną funkcją liniową. Wcześniej próbowałem wyliczyć wartości R1 i R3, ale okazało się, że mimo uwzględnienia rezystancji suwaka w moim modelu potencjometru cyfrowego dalej czegoś brakuje. Po użyciu rezystorów o wyznaczonych wartościach zakres napięcia po prostu nie był taki jak trzeba. Nawet z rezystorem o wartości papieskiej. Więc skończyło się na wstawieniu do układu podkówek i ustawieniu ich tak, aby zakres był prawidłowy. A potem zamiana na zwykłe rezystory. Układ dalej potrafił pokazać pazurki i poskutkowało to uszkodzonym z niewiadomych przyczyn modułem wyświetlacza oraz samym sterownikiem przetwornicy, który dwa razy padł i dwa razy z martwych wstał. No wyobraźcie sobie to, układ ma zwarcie pomiędzy wyprowadzeniami zasilającymi, a podanie tam większego prądu usuwa zwarcie i układ z powrotem działa. Ale już nie będziemy tego drążyć, bo nie były to jakieś wielkie przeszkody. O dziwo nie było żadnych problemów z częścią pomiarową. Została dokładnie przeanalizowana i przeliczona. Był o tym cały odcinek. Pokazuje to tyle, że naprawdę warto zaczynać od mniejszych rzeczy, zamiast od razu rzucać się na całość. I miejmy nadzieję, że dzięki budowie tego zasilacza, budowa większego będzie znacznie prostsza. Dotarliśmy w końcu do momentu, kiedy część analogowa była gotowa, a ja nie musiałem za chwilę zmienić zdania. Na razie jest to pająk na płytce stykowej, a sam układ nie jest najwyższych lotów. Potencjometry cyfrowe pracują na granicy swoich parametrów, a prowadzenie masy to trochę fuszerka. Ale najważniejsze, że układ działa i mogę przejść do projektowania części cyfrowej, która w przeciwieństwie do analogowej nie powinna już zostawiać tak złośliwych pułapek. Film z testów zasilacza wraz z plikami projektu pojawi się, jak wszystko będzie gotowe. Tymczasem dotarliśmy już do końca dzisiejszej przyprawy. Mam nadzieję, że pokazała Wam ona, jak bardzo w projektach analogówki trzeba uważać. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie po sobie łapę w górę. Żeby być na bieżąco z kolejnymi ciekawymi materiałami, subskrybujcie kanał, i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Z mojej strony to by było na tyle i widzimy się w materiałach o kolejnych projektach, w których mam nadzieję obejdzie się bez efektów specjalnych.